Otwieram 22. sesję Rady Gminy Kościelec dnia 29 października 2020 roku. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Wójta gminy Dariusza Ostrowskiego, panią skarbnik gminy Beatę Wawrzyniak. Witam radnych Rady Gminy Kościelec. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku, barwy głosu zarejestrowane będą przez urządzenia nagrywające, udostępniane i przetwarzane będą w celu realizacji przez gminę jej zadań wynikających z wyżej wymienionego przepisu. Informuję także, że każdy z Państwa ponosi odpowiedzialność za udostępnienie podczas sesji dane osobowe. Klauzula informacyjna o nagrywaniu i transmisji dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Kościelec wywieszona została na drzwiach sali. Zamykam punkt pierwszy porządku obrad. Otwieram punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności. Przystępujemy do stwierdzenia prawomocności. Proszę wszystkich radnych o zalogowanie terminali poprzez wciśnięcie niebieskiego przycisku logowania. Panie zadawaj, proszę się zalogować. Stwierdzam, że na ustawowy skład 15 radnych w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych. Zamykam punkt drugi porządku obrad. Otwieram punkt trzeci porządku obrad. Przyjęcie porządku obrad 23. sesji Rady Gminy Kościelec. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. Przedstawia się następująco. Wniosek o zmianę porządku obrad. Na wniosek wójta proponuje się wprowadzenie do porządku zmiany polegającego na wprowadzenie dwóch dodatkowych punktów związanych z podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych oraz w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na cele publiczne nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Gozdów. Przechodzimy do rozpatrzenia wniosku wójta. W sprawie wprowadzenia dodatkowego punktu podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych. Był on omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji wraz z projektem uchwały. Czy pan wójt chce zabrać w tej sprawie głos? Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać po prostu głos odnośnie tego wprowadzenia tego dodatkowego punktu podjęcia uchwały? Nie widzę. Jeżeli radni nie zgłaszają uwag do wprowadzenia dodatkowego punktu, proponuję, żeby zmianę tę wprowadzić do porządku obrad z numerem 16. W tym samym zmianie ulegnie numeracja kolejnych punktów porządku obrad. Czy ktoś ma jakieś uwagi do przedstawionej propozycji? Dobrze, jeżeli nie, przechodzimy do głosowania wnioskowanej zmiany. Kto z państwa radnych jest za proponowaną zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu z numerem 16, podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw czerwonego, kto się wstrzymał żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, przeciw 0, 0 wstrzymujących się, wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu z numerem 16, podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku środków transportowych został przyjęty. Drugi wniosek dotyczy także wprowadzenia dodatkowego punktu podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na cele publiczne nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Gozdów. Wniosek wójta wraz z projektem uchwały wszyscy radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniu komisji. Czy pan wójt chce zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w tej sprawie?
Dziękuję bardzo. Jeżeli radni nie zgłaszają uwag do wprowadzenia dodatkowego punktu, proponuję, żeby zmianę tę wprowadzić z numerem 20. Tym samym zmianie ulegnie numeracja kolejnych punktów porządku obrad. Czy ktoś ma jakieś uwagi do przedstawionej propozycji? Jezus. Jeśli nie, przechodzimy do głosowania wnioskowanej przez wójta gminy zmiany. Kto z Państwa radnych jest za proponowaną zmianą porządku obrad, polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad dodatkowego punktu z numerem 20, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na cele publiczne nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Gozdów. Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za, kto jest przeciw czerwonego, kto się wstrzymał żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się wniosek o wprowadzenie dodatkowego punktu z numerem 20, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na cele publiczne nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Gostów został przyjęty. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski i uwagi do zgłoszonego porządku? Do przyjęcia. Czy ktoś z Państwa chce zgłosić jakieś wnioski jeszcze do porządku obrad? Nie ma, dziękuję bardzo. Jeżeli nie, jeżeli nikt nie zgłasza. Jeżeli wniosek został przyjęty przez rząd, kto z Państwa radnych jest za proponowaną zmianą porządku obrad polegającą na... No już było głosowane, tak jest. Jeżeli nikt nie zgłasza, odczytam teraz porządek obrad. Pierwszy punkt, otwarcie obrad 23 sesji Rady Gminy Kościelec, stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad 23 sesji Rady Gminy Kościelec, przyjęcie protokołu z obrad 22 sesji Rady Gminy Kościelec, przedstawienie przez przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym, interpelacji i zapytanie do radnych powiatowych, informacja z działalności wójta gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym, interpelacji i zapytanie radnych, odpowiedź na interpelacje, wolne wnioski i informacje. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwanie odpadów komunalnych. Punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Punkt 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kościelec. Punkt 18. Rozpatrzenie wniosku wójta gminy Kościelec w sprawie pozostawienia ceny 1 metra sześciennego drewna w wysokości ustalonej przez prezesa GUS do naliczania podatku leśnego. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kościelec, gmina Kościelec. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na cele publiczne nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Gozdów. Punkt 21.
21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Kościelec na 2021 rok. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Kościelec na 2021 rok. Punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Punkt 24. Podjęcie uchwały zmieniające uchwałę budżetową na rok 2020. Punkt 25. Podjęcie uchwały zmieniające wieloletnią prognozę finansową gminy Kościelec na lata 2020-2024. Punkt 26. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Punkt 27. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020. Punkt 28. Przedstawienie informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Punkt 29. Zamknięcie obrad 23. sesji Rady Gminy Kościelec. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski, uwagi do porządku przeczytanego obrad? Nie ma. Dziękuję bardzo. Nikt nie zgłasza. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem odczytanego przeze mnie porządku obrad, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. O, słońce bije. Proszę Państwa, mam rzeczywiście słońce bije mi na tablicy, nic nie widzę. Mam słońce, nie, no, trzeba zasłonić okna. Nie widzę po prostu. Tak, ale no. Ale nie widzę po prostu tego wyniku nawet. Nie widzę wyniku. Nie wszyscy oddali. Nie. Nie. Wynik głosowania 14. Stwierdzam, że porządek obrad w odczytanym przeze mnie brzmieniu został przyjęty głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 3 porządku obrad. Otwieram punkt 4 porządku obrad. Przyjęcie protokołu z obrad 22 sesji Rady Gminy Kościelec. Projekt protokołu z obrad 22 sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 1 października 2020 roku. Wszyscy radni otrzymali, osobiście się z nim zapoznałam, odzwierciedla on przebieg sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi, pytania lub wnioski do protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 22 sesji Rady Gminy Kościelec? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Protokół obrad 22 sesji został przyjęty głosami 14.
Zamykam punkt 4 porządku obrad. Otwieram punkt 15. Przedstawienie przez przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym. Wielkopolski Urząd w Poznaniu. Do wiadomości Rady Gminy Kościelec przekazany protokół z kontroli problemowej wykonania zadań obronnych przez Urząd Gminy w Kościelecu. W imieniu po prostu Wielkopolskiego Urzędu po prostu wojewody Wielkopolskiego przeprowadziły osoby następujące kontrole. Przewodniczący zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki z numerem upoważnienia, pan W. Marszal i pan Dariusz do... No nie, po prostu przeprowadzili. Dwóch po prostu panów. Do mikrofonu. Przeprowadzili po prostu przewodniczący zespołu kontrolnego, inspektor wojewódzki z numerem upoważnienia ZK 6431-39-2026 z dnia 28.2022. Następny inspektor wojewódzki numer upoważnienia ZK 6431-39-2026 z dnia 20.08.2022. 2020 roku. Zakres kontroli to może po prostu nie będę czytała, po prostu tylko przeczytam po prostu wnioski i zalecenia zespołu kontrolowanego. Od 2021 roku uruchomi sposób poprawny proces prowadzenia szkoleń w urzędzie wynikających z planów oraz prowadzić dokumentację potwierdzającą ich realizację. Kontrole problemowe wykonywania zadań obronnych w kolejnych latach prowadzi sposób umożliwiający określenie poziomu przygotowania kontrolnego podmiotu do realizacji zadań obronnych. Po wykonaniu nowego planu operacyjnego funkcjonowania dokonać właściwego rozdziału zadań obronnych pomiędzy komórki organizacyjne urzędu oraz jednostki współdziałające. Procedury realizacji zadań operacyjnych dostosować do wymogów miejscowych. Przedstawiona w trakcie kontroli dokumentacja zapewnia realizację zadań obronnych w czasie pokoju i wojny w zakresie kontrolowanej problematyki. Czyli wnioski i zalecenia po prostu tego. Jeżeli Państwo chce się po prostu zapoznać, to może się zapoznać Państwo radno z protokołem z całością. Następnie między MZG Konin w Koninie, Konin, informacja o zmianie cennika przekazanego wnioskiem numer 14/2020 oraz przekazany nowy cennik wnioskiem numer 18/2020. Wójt gminy Kościelec, projekt uchwały. Wójt gminy Kościelec przekazana Radzie Gminy odpowiedź na wniosek nadleśnictwa w Kole. Wójt gminy Kościelec, informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Wójt gminy Kościelec, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Kościelec za rok 2019-2020, przewodniczący Rady Gminy Kościelec, informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych, wójt gminy Kościelec, wniosek o pozostawienie ceny 1 metra sześciennego drewna w wysokości ustalonej przez prezesa GUS. Wójt gminy Kościelec, przekazanie kopii pisma Wielkopolskiej Izby Rolniczej pozytywnie opiniującej projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta. Komisja rewizyjna, protokół pokontrolny dotyczący informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Kościelec za pierwsze półrocze 2022 rok. Wójt gminy Kościelec, wnioski o wprowadzenie do porządku obrad 23 sesji dodatkowych punktów związanych z podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych, w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na cele publiczne nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Gozdów. Otrzymane po prostu rzeczywiście... Korespondencja była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy Państwo chce po prostu jeszcze umówienia któregoś po prostu przedstawionego korespondencji? Dziękuję bardzo. Jeżeli nie.
Zamykam punkt 5 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 6. Interpelacji, zapytanie do nieradnych powiatowych. Nie ma. Punkt 7. Informacja z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W okresie międzysesyjnym przygotowano i ogłoszono postępowanie przetargowe na dowożenie młodzieży szkolnej z terenu gminy Kościelec do szkół podstawowych w ramach przewozów zamkniętych. Termin wykonania usługi od 1 stycznia do 30 czerwca. Rozstrzygnięcie postępowania odbędzie się w dniu 30 czerwca, ale następnego roku 2022. Rozstrzygnięcie postępowania odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 roku. Zlecono Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Samrad wykonanie robót polegających na przebudowie zjazdu z drogi wewnętrznej w Kościelcu na drogę powiatową numer 32218P Berlinek. Koszt wykonania powyższych robót to 24 968,37 zł. Obecnie prace są wykonywane. W tym roku gmina Kościelec przeznaczyła 50 tysięcy złotych na podwyższenie udziału w spółce uliczne i drogowe. Środki przekazano spółce zostały wykorzystane na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Police Mostowe i Mariampol. W dniu 27 października 2020 roku zamontowano 4 nowe oprawy oświetleniowe wraz z dodatkową linią zasilającą na istniejących słupach elektroenergetycznych w miejscowości Police Mostowe. Oświetlenie w miejscowości Mariampol jest obecnie na etapie wykonywania odpowiednich uzgodnień związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wykonywano bieżące naprawy dróg gminnych poprzez równanie równiarką drogową w miejscowości Leszcze. Przygotowano i wydano 11 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne celem wydania kolejnych 10 decyzji o warunkach zabudowy. Na bieżąco wydawane są zaświadczenia o przeznaczeniu działek w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelec, w tym wypisy i wyrysy z obowiązujących planów miejscowych. Dnia 6 października 2020 roku dokonano odbioru robót budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrów w związku z zadaniem pod nazwą przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrów. Na bieżąco realizowana jest uchwała Rady Gminy Kościelec dotycząca udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych i przyłączenia nieruchomości do gminnej sieci kanalizacyjnej. Dotacja celowa jest udzielana w wysokości 50% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 1000 zł. Według stanu na dzień 27 października 2020 roku wydano 78 przyłączy nieruchomości. Stanowi to 32% ogólnej liczby przyłączy planowanych do wybudowania. Na dzień 27 października 2020 roku wypłacona została łącznie kwota 71 800 zł 15 groszy dotacji celowych. Liczbę nowych użytkowników, którzy zostali podłączeni, szacuje się na 366 osób, czyli 366 RLM-ów. Realizacja wskaźnika efektu ekologicznego wynosi około 47%, a więc jesteśmy zagrożeni, proszę Państwa. Już jest listopad, grudzień, to co mówiłem na komisji. No niestety mamy bardzo słabe wskaźniki. Ludzie się nie podłączają, ale też nie zdają sobie sprawy z tego, co naprawdę będzie. Będziemy zmuszeni do kontroli szamp, które mają. I uważam, że praktycznie rzecz biorąc, uważam, że mało które szambo będzie spełniało dane wymogi. Mało które. Ale no cóż, my jesteśmy zmuszeni, już pismo przyszło z Narodowego Funduszu, bo my chcemy po prostu to rozliczenie przełożyć, tak? Pisaliśmy. A oni nam napisali, no ale co wy zrobiliście? No my zrobiliśmy wiele, bo przede wszystkim tą uchwałę, prawda, którą podjęliśmy i daliśmy ludziom pieniądze na to, żeby się podłączali. To już jest jedno.
a drugie wystosowaliśmy odpowiednie pismo. Wszyscy mieszkańcy, którzy się nie podłączyli, otrzymali pismo, co w związku z tym ich czeka. Żeby potem, no zobaczycie Państwo, że będzie głośno po prostu. Będzie wrzało w kościelcu. Ale no, zwłaszcza jeżeli chodzi o tych ludzi, którzy się nie podłączyli. Ale wtedy no, będzie troszeczkę za późno, a oni będą musieli się podłączyć tak czy inaczej. No, takie są fakty po prostu. Firma AM Trans Progress, spółka z o.o. z siedzibą w Złotnikach, gmina Suchy Las, realizująca program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kościelec, poinformowała, że od dnia 2 listopada 2020 roku rozpoczyna pracę na terenie gminy Kościelec. Azbest będzie odbierany od mieszkańców i przygotowywany do transportu. Kilka dni później przygotowane palety zostaną wywiezione na składowisko w Koninie. Jeśli nie pojawią się niespodziewane okoliczności, prace przygotowawcze do transportu potrwają do 16 listopada 2020 roku, a cała akcja zakończy się około 23 listopada. Mieszkańcy ujęci w harmonogramie odbioru będą informowani telefonicznie o rozpoczęciu odbioru wyrobów zawierających azbest. Termin przesunął się ze względu na pandemię COVID. Tak? Także miało to być wcześniej realizowane, niestety dopiero teraz będzie. A przeznaczyliśmy, jak Państwo wiecie, no dość dużą kwotę pieniędzy na to i myślę, że no z roku na rok jest coraz lepiej i mieszkańcy mają tą możliwość, żeby usuwać ten azbest. Gmina Kościelec otrzymała zwiększenie dofinansowania na zakup nowego samochodu do przewozów osób niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Dofinansowanie w wysokości 82 200. Zwiększyli, bo prawdopodobnie niektórzy, którzy złożyli wnioski, mogli się wycofać. To trudno jest powiedzieć, jaka przyczyna była. Ale chyba tak się stało. My oczywiście co kilka lat, jeżeli jest taka możliwość, jak Państwo zauważyliście, to pozyskujemy środki, żeby nie kłaść w naprawę tego samochodu, który jest, go po prostu, powiem tak, wypchnąć, tak, a kupić nowy. No jeżeli dostajemy takie pieniądze, 80 tysięcy, to możemy sobie po prostu na to pozwolić bez żadnego, ale i to nam się bardzo opłaca. Zakończono szkolenia w ramach projektu Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców gminy Kościelec. Łącznie w naszej gminie przeprowadzono 14 szkoleń dla 150 osób. Gmina Kościelec otrzymała dofinansowanie i podpisała umowę o powierzeniu grantu na zakup sprzętu dla jednostek OSP w celu pomocy osobom poszkodowanym na miejscu przestępstwa w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Dofinansowanie w wysokości 29 700 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać w tej sprawie przedstawionego sprawozdania głos? Ten głos po prostu można zabierać w punkcie 8. Interpelacje i zapytania radnych. Czyli zamykam punkt 7 porządku obrad, otwieram punkt 8 porządku obrad. Interpelacje i zapytanie radnych. Proszę, oddaję Państwu głos. Proszę bardzo, Pani Radna. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Szanowni Radni. Pan Wójt zapomniał dodać, że został odebrany 300-metrowy odcinek drogi serwisowej przy obwodnicy miasta Koła w miejscowości Straszków, który gmina zapisała sobie na swój plus, że załatwiła. Szanowni Państwo, z wnioskiem o wykonanie tego odcinka wystąpiłam ja, ponieważ jeżeli się zwróciłam do gminy, otrzymałam odpowiedź, że to jest kompetencja generalnej dyrekcji i z generalną dyrekcją nie da się załatwić tego. Napisałam pismo do generalnej dyrekcji, poparte podpisami 65 mieszkańców Straszkowa, puściłam to przez gminę, żeby to wyglądało, ja tak powiem, bardziej urzędowo, przepraszam, nie? No i dało się załatwić. Ale proszę Państwa, jak została inwestycja zrealizowana, nawet nie zostałam powiadomiona o terminie odbioru ani radna, ani sołtys. Gmina na terenie Ekoło odtrąbiła sukces, że na wniosek gminy został właśnie oddany ten odcinek. Panie Wójcie, coś tu jest nie tak.
Nie w porządku zupełnie. Ja mniemam, że gmina się martwiła, żebym ja się, nie daj Boże, nie zaraziła na odbiorze. Tak tylko mogę to tłumaczyć. I proszę o wyjaśnienie tej sprawy. Pretensje pani radna może pani mieć do generalnej dyrekcji, bo pragnę panią poinformować, że ja również nie zostałem poinformowany o odbiorze. Nie byłem na odbiorze. Nie było żadnego odbioru. Nie byłem. Natomiast to, co pani mówi, no jeżeli pojawiły się informacje gmina Kościelec, to ja pani pragnę zwrócić uwagę na to, że pani też do tej gminy należy. I przede wszystkim pani jako radna. Więc jeżeli używamy sformułowania gmina czy słów podobnych, no to musicie państwo liczyć się z tym, że państwo też należycie radni tutaj, tak? Do tego. No istotnie tak było, faktycznie. Pani, zresztą tam byliśmy, oglądaliśmy wiele rzeczy, również oświetlenie i tak dalej. Pani radna zebrała te podpisy, no i po prostu dostarczyła do gminy. No tak, wielu z was, tak, pani Basia też często tak robi. No i my postanowiliśmy, żeby poinformować Generalną Dyrekcję Dróg. I to uczyniliśmy. Po prostu to pismo pani radnej skierowaliśmy do Generalnej Dyrekcji z prośbą, że tak jest. Więc tak to się stało. Pani radna, no to może pani zadzwonić do Generalnej Dyrekcji. Ja nie dzwoniłem. Też się dowiedziałem gdzieś tam. Też byłem zniesmaczony tą sytuacją, bo myślałem, że jak zrobią, to Generalna Dyrekcja nas poinformuje, że zostało to wykonane. A ja od jakiegoś człowieka się tam dowiedziałem, no właściwie sekretarz, który się gdzieś tam dowiedział, że to już jest zrobione i mi po prostu przekazał. Także nie będę pani przepraszał, bo po prostu nie mam za co. Nie było odbioru, my pojechaliśmy, bo kontrolowaliśmy inne drogi również. Byliśmy wtedy akurat po drodze, bo jechaliśmy zobaczyć oświetlenie na policach, dzisiaj wspomniane, kilka lamp. Okazało się, że pomimo, że pismo przyszło dotyczące tego oświetlenia, tych lamp jeszcze wtedy nie było. I po drodze mówimy, no to gdzie my pojedziemy jeszcze, no jak już tam jesteśmy, bo zwykle tak robimy, żeby coś tam zobaczyć. No i pojechaliśmy, bo chcieliśmy, przede wszystkim pojechaliśmy to oświetlenie zobaczyć. No jak nie było, no to wrzuciliśmy po prostu fotkę, że tam jesteśmy i żadnego odbioru nie było. Generalna Dyrekcja nie wiedziała o tym, że my tam jesteśmy. Był, bo my go zabraliśmy i miał zrobić odbiór lamp na policach. Tylko dlatego. I on często, jeżeli jeździmy, no to tak to się dzieje. No jeżeli pani jest nieusatysfakcjonowana, no trudno, no nic na to nie poradzę, ale no takie są fakty. Proszę oczywiście, bardzo. Że nie jestem zadowolona, panie wójcie, bo demokracja w Straszkowie umiera. Nie jesteśmy w ogóle ani ja, ani sołtys powiadamiani o jakichkolwiek działaniach w Straszkowie. Była przebudowa placu zabaw. Nikt z nas nie został poinformowany. A ja nie mam obowiązku codziennie jeździć po całej wsi. No te drogi tam są około 8 kilometrów w Straszkowie i żeby sprawdzać, czy cokolwiek tam się dzieje. Nie wiem dlaczego. Nie było poinformowania żadnego o tej przebudowie placu zabaw. Szanowni państwo, nie zamierzam się tłumaczyć, ale pani radna, pani powinna wiedzieć o takich różnych sprawach, a zwłaszcza o tym, że tak pani wcześniej twierdziła, że tam jest mnóstwo dzieci i w ogóle. Dziwię się, że w ogóle nikt pani o tym nie poinformował, że plac zabaw jest zamknięty, bowiem były napisy od razu, jak tylko ten człowiek, który dokonuje odbiorów, zatwierdza, że wszystko jest dobrze albo jest źle, stwierdził, że ten plac musi być zamknięty, to nie było czasu, żeby panią informować. Natychmiast go zamknęliśmy i natychmiast poinformowaliśmy spółkę, która rzuciła wszystko, że tak powiem, i musiała się tym tematem zająć. I spółka się zajęła. W tej chwili już plac jest otwarty. To była chwila, proszę państwa.
To była chwila. Także proszę się nie dziwić, bo to trwało około tygodnia. Jak tylko dowiedziałem się, to od razu z tym panem zrobiłem spotkanie. On przyjechał na miejsce. Tam siedział w samochodzie, mając komputer, przygotował cały projekt tego placu zabaw. Jak mają być zabawki rozmieszczone, w odległości jakiej, pozaznaczał wszystko, cały schemat. I spółka już na drugi dzień zaczęła pracować. Niektóre rzeczy no, musiała zamówić, ale też w trybie pilnym, natychmiastowym, co troszeczkę no, zwiększyło koszty, ale minimalnie, nie za dużo, bo to chodziło o czas wtedy. No i stało się, że naprawdę bardzo szybko i sprawnie udało nam się załatwić ten plac zabaw. Także pani powinna tutaj raczej bardziej podziękować, niż mieć pretensje, że tak szybko załatwiliśmy tą sprawę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa radnych, po prostu kto chce jeszcze zabrać głos. Nie ma już nikogo po prostu z państwa radnych? Proszę bardzo, pani radna. Pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca, panie wójcie, wysoka rado. Ja mam taką prośbę do pracownika ochrony środowiska, żeby zwrócił uwagę na właścicieli, którzy wykupili działki. No i wykupili, są właścicielami, ale w ogóle nie zajmują się tymi działkami. Działki są bardzo zarośnięte, sąsiedzi z jednej i z drugiej strony się skarżą, bo no, jeśli ktoś stać go było na wykup działki, to niech po prostu utrzymuje to w jakimś porządku. I bardzo pana proszę, to nie jest żadne tam zażalenie czy coś takiego, ale chodzi nam o porządek ogólny. Myszy, szczury i teraz zarośnięte do wysokości płotów sąsiadów. No bardzo pana proszę, żeby pracownik zwrócił na to uwagę i po prostu wysłał zawiadomienie i niech uporządkują, chociaż raz w roku powinni wykosić taką działkę. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, wiecie, że na państwa wniosek, czy wniosek sołtysów, bądź innych osób, zawsze to czynimy, co pani radna mówi. Dlatego bardzo proszę o przygotowanie listy tych osób, tak, i adresów, i dostarczenie do ochrony środowiska, a już oni, już zgłaszane było. No to rozumiem, że nie wywiązali się ze swoich... To nie rozumiem teraz. To ja mam, co ja mam zrobić w takim razie? No nie, no szanowni państwo, oczywiście, że jest ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, w gminach i jak najbardziej. No ja nic poza tym, jak wysłać pismo, no specjalnie nie możemy. Jeżeli już to pismo było wysłane, a kiedy było wysyłane? Proszę mi powiedzieć. Ale no to nie, jeżeli było w poprzednim miesiącu, to nie oczekujmy, że zaraz natychmiast wszyscy stawią się i to zrobią. No też ludzie pracują, może gdzieś różne sytuacje mają, także no odczekajmy jeszcze troszkę, tak? Niewiele, ale odczekajmy i zobaczymy. No, no może akurat w najbliższym czasie zrobią porządek wokół swoich posesji. Może tak być, więc ja zwracam uwagę, że nie może tak być. Muszą oczywiście, nawet jeden pan przyszedł osobiście do gminy i prosił panią, żeby jeden sąsiad, drugi sąsiad odkosił, bo rzeczywiście jest tam bardzo brzydko, bardzo brzydko. No więc jak ten człowiek ma mieszkać między tymi zaniedbanymi działkami? Będziemy monitorować i to nie jest wielkim problemem po prostu, tak? Tylko kwestia pewnego czasu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chce jeszcze zabrać głos? Jeżeli nie, to zamykam punkt 8 porządku obrad.
i punkt 9, bo były odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Zamykam punkt 10, bo wolne wnioski, informacji nie ma, państwa sołtysów, czyli na salę nie idą. Otwieram punkt 11, podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Projekt uchwały był przedstawiany, omawiany i pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Proszę pana wiceprzewodniczącego o odczytanie przedłożonego przez pana wójta projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykułu 40 ust. 1, artykułu 41 ust. 1 i artykuł 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 713. Artykuł 6j ust. 1 punkt 1 oraz artykuł 6k ust. 1 punkt 1 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 1439. Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, będzie ustalana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, o której mowa w ustępie drugim i trzecim. Punkt drugi. Stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 17 zł miesięcznie na mieszkańca. Punkt trzeci. Ustala się podwyższoną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości dwukrotności stawki podstawowej, o której mowa w paragrafie pierwszym, ustęp drugi, miesięcznie na jednego mieszkańca w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywnie. Punkt 4. Ustala się w części zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, które stanowią odpady komunalne w przydomowym kompostowniku w wysokości 2 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 11 łamane przez 60 łamane przez 15 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2015 roku, pozycja 63-16. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Kto z państwa chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały? Nie widzę żadnych uchwał, czyli przystępujemy do odczytania projektu uchwały. Głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw, czerwonego. Kto się wstrzymał, żółtego. Stwierdzam, że głosami 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 3. Uchwała została podjęta. Zamykam punkt 11 porządku obrad. Otwieram punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekt uchwały był przedstawiony, omawiany i pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę pana wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Rada Gminy Kościelec w sprawie określenia terminu,
częstotliwości trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 40 ust. 1, artykuł 41 ust. 1 i artykuł 42 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 713, artykuł 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 1439. Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie bez wezwania w następujących terminach. Punkt 1. Do 10 lutego danego roku za miesiąc styczeń-luty. Punkt 2. Do 10 kwietnia danego roku za miesiąc marzec i kwiecień. Punkt 3. Do 10 czerwca danego roku za miesiąc maj i czerwiec. Punkt 4. Do 10 sierpnia danego roku za miesiąc lipiec i sierpień. Do 10 października danego roku za miesiąc wrzesień i październik. Punkt 6. Do 10 grudnia danego roku za miesiąc listopad i grudzień. Punkt 2. Opłata będzie uiszczana z dołu za miesiąc styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad. Natomiast z góry za miesiące luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień. Paragraf 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy w Kościelcu lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Kościelec. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 18/115/16 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2016 roku, pozycja 3248. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby, ma jakieś zapytania, zabrał głos lub jakieś wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały? Nie widzę po prostu z Państwa. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się, uchwała została podjęta. Zamykam punkt 12 porządku obrad. Otwieram punkt 13 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Projekt uchwały był przedstawiany, omawiany, pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Proszę pana wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 40 ust. 1 i artykuł 41 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 713 oraz artykuł 6m ust. 1a ust. 1b i artykuł 6n ust. 1 ustawy dnia 13 września 1996 roku o utrzymanie czystości i porządku w gminach. Dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 1437. Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Punkt 2. Deklaracja, o której mowa w ustępie 1, przeznaczona jest dla właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kościelec, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu artykułu 6c ust. 1 ustawy dnia 16 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 1439. Paragraf 2. Deklaracja, o której mowa w paragrafie 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć wójtowi
Kościelec w terminie. Punkt pierwszy. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. Punkt drugi. Do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalania wysokości należnej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf 3. Deklaracja, o której mowa w paragrafie 1 niniejszej uchwały, można złożyć. Punkt pierwszy. W formie papierowej w siedzibie Urzędzie Gminy Kościelec, ulica Turecka 7/3, 62/4 Kościelec lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Punkt drugi. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Paragraf 4. Określa się tryb i warunki składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Punkt pierwszy. Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi określa się w formatach PDF, DOC, RTF i XML. Podpunkt drugi. Deklarację w formie elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Kościelec pod adresem www.epuap.gov.pl. Podpunkt trzeci. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w porozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 roku o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 1173, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z artykułem 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 346 z późniejszymi zmianami lub podpisem osobistym w rozumieniu ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 332. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 6. Traci moc uchwała nr 18/125/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Paragraf 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie odczytanego projektu uchwały? Proszę bardzo. Szanowni Państwo, ja chciałbym oficjalnie podziękować panu radnemu Jackowi Ziętkowi za to, że zauważył pewne niedokładności w deklaracji i dzięki niemu poprawiliśmy tak, że myślę, że w tej chwili wszyscy ludzie, którzy otrzymają tę deklarację, będą potrafili poprawnie ją wypełnić. Dziękuję jeszcze raz. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać po prostu głos? Czy ma jakieś uwagi lub wnioski do czytanego projektu uchwały? W sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Czyli przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się uchwała została podjęta. Zamykam punkt 13 porządku obrad. Otwieram punkt 14. Przystąpienie, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i uszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2021. Projekt uchwały był przedstawiany, omawiany, negatywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Proszę pana wiceprzewodniczącego o czytanie projektu uchwały.
Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z roku 2020, pozycja 7/13, Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje. Paragraf 1. Rada Gminy Kościelec z opinią negatywnie przedstawioną przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, propozycją dziennika na 2021 rok za odzysk i unieszkodliwienie 1 tony odpadów komunalnych łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie przyjmowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Kto z Państwa radnych za podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych na rok 2021. Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest? Kto przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Zamykam punkt 14 porządku obrad. Otwieram punkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Projekt uchwały był przedstawiany, omawiany i pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Proszę pana wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z roku 2020, pozycja 713 oraz artykuł 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dziennik Ustaw z roku 2019, pozycja 1170 ze zmianami. Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje. Paragraf 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości podlegających podatkowi w następujących wysokości. Punkt 1. Od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków 0,75 zł. Punkt 2. Od 1 hektara powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynących jezior zbiorników sztucznych 4,81 zł. Punkt 3. Od 1 metra kwadratowego powierzchni pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 0,23 zł. Punkt 4. Od 1 metra kwadratowego powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji, Dziennik Ustaw z roku 2020, pozycja 802 ze zmianami, i położonych na terenach, na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli do dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 3,16 zł. Punkt 5. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub części 0,61 zł. Punkt 6. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19 zł 71 groszy. Podpunkt 7. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 11,62 zł.
podpunkt 8. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w zrozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,88 zł. Podpunkt 9. Od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 4,98 zł. Podpunkt 10. Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 2% ich wartości określonej na podstawie artykułu 4 ust. 1 pkt 3 i ustawy 3 i 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 13/84/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie przeczytanego projektu uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości stawku podatku od nieruchomości? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Zamykam punkt 15 porządku obrad. Otwieram punkt 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków od środków transportowych. Projekt uchwały był przedstawiany, omawiany, pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Proszę pana wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 8 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 9 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z roku 2020, pozycja 713 oraz artykuł 10 ustawy z dnia 12 stycznia 91 roku o podatkach i opłatach lokalnych, Dziennik Ustaw z roku 2019, pozycja 1170 ze zmianami. Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych w następujący sposób. Podpunkt 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu. Powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 504 zł. Powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 675 zł. Powyżej 9 ton, a mniej niż 12, 805 zł. Punkt 2. Od samochodów ciężarowych zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za zrównoważenie o dopuszczalnej masie całkowitej. Podpunkt równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton. Lub liczbie osi 2 911 zł, o liczbie osi 3 1229 zł, o liczbie osi 4 więcej 1229 zł. Podpunkt B. Równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton, liczbie osi 2 i 3 1749, o liczbie osi 4 więcej 1749. Podpunkt C. Równej lub wyższej niż 26 ton, o liczbie osi 2 i 3 1877 zł, o liczbie osi 4 więcej 1908 zł. Punkt 3. Od samochodów ciężarowych i innych system zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej, podpunkt A. Równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton, o liczbie osi 2 1480 zł, o liczbie osi 3 1485, o liczbie osi 4 więcej 1485. Podpunkt B. Równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 26 ton, o liczbie osi 2 i 3 1843 zł, o liczbie osi 4 więcej 1843 zł. Podpunkt C. Równej lub wyższej niż 26 ton, a mniejszej niż 29 ton. O liczbie osi 2 i
2567 zł. O liczbie osi 4 więcej 2567. Potłup D równej lub wyższej niż 29 ton o liczbie osi 2 i 3 2567. O liczbie osi 4 więcej 2713 zł. Punkt 4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z przyczepą lub naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów. Potłup A od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 763 zł. Potłup B powyżej 5,5 tony i poniżej 12 ton 1228 zł. Punkt 5. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów, zespołu pojazdów. Potłup A równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton. O liczbie osi 2 1398 zł. O liczbie osi 3 więcej 1398 zł. Potłup B równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton włącznie. O liczbie osi 2 1706. O liczbie osi 3 więcej 1706 zł. Podpunkt C wyższej niż 36 ton o liczbie osi 2 1706. O liczbie osi 3 więcej 2109 zł. Punkt 6. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do użycia łączenia z przyczepą lub naczepą z innymi systemami zawieszenia oraz jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów. Podpunkt A równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 31 ton. O liczbie osi 2 1790. O liczbie osi 3 więcej 1954 zł. Podpunkt B równej lub wyższej niż 31, a mniejszej niż 40 ton. O liczbie osi 2 2143 zł. O liczbie osi 3 więcej 2021 zł. Podpunkt C równej lub wyższej niż 40 ton. O liczbie osi 2 2211. O liczbie osi 3 więcej 2819 zł. Punkt 7. Od przyczep i naczep, których łączenie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i powyżej 12 z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzonych przez podatnika podatku rolnego, kwota 799 zł. Punkt 8. Od przyczep i naczep zawieszenie pneumatyczne od zawieszeniu znanym za równoważne z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów. Podpunkt A równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton. O liczbie osi 1 491 zł. O liczbie osi 2 i 3 764 zł. Podpunkt B równej lub wyższej niż 8 ton do 36 ton włącznie. O liczbie osi 1 637 zł. O liczbie osi 2 i 3 więcej 979 zł. Podpunkt C wyższej niż 36 ton. O liczbie osi 1 1372 zł. O liczbie osi 2 1372. O liczbie osi 3 więcej 1119 zł. Punkt 9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego od dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów. Podpunkt A równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton. O liczbie osi 1 451 zł. O liczbie osi 2 i 3 więcej 1115 zł. Podpunkt B równej lub wyższej niż 18 do 36 ton włącznie o liczbie osi 1 795 zł. O liczbie osi 2 i 3 1474 zł. Podpunkt C wyższej niż 36 ton o liczbie osi 1 1966 zł. O liczbie osi 2 1966 zł. O liczbie osi 3 więcej 1966 zł. Punkt 10. Od autobusów w zależności od liczby miejsc od siedzenia poza miejscem kierowcy. Podpunkt A mniejsze niż 22 miejsca 938 zł. Podpunkt B równej lub większej niż 22 miejsca 1966 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 13 łamane przez 5 łamane przez 19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie projektu uchwały?
Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Zamykam punkt 16 porządku obrad. Przystępujemy do punktu 17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie gminy Kościelec. Projekt uchwały był przedstawiany, omawiany i pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Proszę pana wiceprzewodniczącego o czytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kościelec. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 8 i artykuł 40 ustawy ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw roku 2020 pozycja 713 oraz artykuł 6 ustęp 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym Dziennik Ustaw z roku 2020 pozycja 333. Rada Gminy Kościelec uchwala co następuje. Paragraf 1. Obniża się cenę skupu jednej detony żywca przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kościelec do kwoty 50 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 13 łamane przez 96 łamane przez 19 Rady Gminy Kościelec z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Kościelec. Paragraf 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś zapytania, uwagi, wnioski w sprawie projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na terenie gminy Kościelec? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Zamykam punkt 17 porządku obrad. Otwieram punkt 18. Rozpatrzenie wniosku wójta gminy Kościelec w sprawie pozostawienia ceny 1 metra sześciennego drewna w wysokości ustalonej przez prezesa GUS do naliczania podatku leśnego. Wniosek wójta był przedstawiany, omawiany i pozytywnie na wspólnym komisji stałych zaopiniowany. Proszę o czytanie wniosku wójta. Do Rady Gminy Kościelec. Wójt Gminy Kościelec przekłada wniosek o pozostawienie ceny 1 metra sześciennego drewna w wysokości ustalonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku średnia cena sprzedaży drewna przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku leśnego wynosi 1984 zł za 1 metr sześcienny. Przy przyjęciu proponowanej ceny wysokość podatku leśnego od 1 ha stanowiłaby 43,30-48 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo odczytany wniosek wójta. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku wójta gminy Kościelec w sprawie pozostawienia ceny 1 metra sześciennego drewna w wysokości ustalonej przez prezesa GUS do naliczania podatku leśnego? Jeśli nastąpiła pomyłka, przeczytam to od początku jeszcze raz. Do Rady Gminy Kościelec. Wójt Gminy Kościelec przekłada wniosek o pozostawienie ceny 1 metra sześciennego drewna w wysokości ustalonej przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku średnia cena sprzedaży drewna przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku leśnego wynosi
196,84 zł za 1 metr sześcienny. Przy przyjęciu proponowanej ceny wysokość podatku leśnego od jednego ha stanowiłaby 43,3048 zł. 3048 zł. O to chodziło, panie radny? Czyli po prostu było tam z przecinkiem coś, tak? Dziękuję. No pomyłka, ale została przeczytana po prostu, został przeczytany poprawnie wniosek wójta. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku wójta gminy Kościelec w sprawie pozostawienia ceny 1 metra sześciennego drewna w wysokości ustalonej przez prezesa GUS do naliczania podatku leśnego? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że głosami 14, stwierdzam, że wniosek został przyjęty 14 głosami w obecności 14 radnych. Zamykam punkt 18 porządku obrad. Ogłaszam przerwę.
Wznawiam obrady sesji. Przystępujemy do punktu 19 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kościelec, gmina Kościelec. Projekt uchwały był przedstawiany, omawiany i pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Proszę pana wiceprzewodniczącego o czytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kościelec, gmina Kościelec. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery A ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z roku 2020 pozycja 703 oraz artykuł 13 ust. 1 i artykuł 37 ust. 2 punkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dziennik Ustaw z roku 2020 pozycja 65. Rada Gminy Kościelec uchwala co następuje. Paragraf 1 punkt 1 wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiące imienie komunalne gminy Kościelec wpisanej do księgi wieczystej KN1K łamane przez 00042935/0 oznaczonej w ewidencjach. Jednostka ewidencyjna Kościelec. Obręb 0009 Kościelec, miejscowość Kościelec, arkusz mapy 3, działka numer 234 łamane przez 14 o powierzchni 0,0013 hektara, działka numer 256 łamane przez 2 o powierzchni 0,0325 hektara. Punkt drugi. Zbycie nieruchomości opłacanych w ustępie pierwszym nastąpi bezprzetargowo na rzecz właściciela działki przyległej położonej w obrębie Kościelec oznaczonej numerem 257. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi, wnioski w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Kościelec, gmina Kościelec? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Zamykam punkt 19 porządku obrad. Otwieram 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na cele publiczne nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Gozdów. Projekt uchwały był przedstawiany, omawiany i pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Proszę pana wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na cele publiczne nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Gozdów. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z roku 2020 pozycja 713 artykuł 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dziennik Ustaw z roku 2020 pozycja 65. Rada Gminy Kościelec uchwala co następuje. Paragraf 1 punkt 1 wyraża się zgodę na przekazanie nieodpłatne w formie darowizny na rzecz miasta Koła nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako jednostka ewidencyjna Kościelec, obręb 008 Gozdów, miejscowość Gozdów, arkusz mapy 1, działka 279 łamane przez 2 o powierzchni 0,0078 hektara, księga wieczysta KN1K łamane przez 00047872 łamane przez 5. Punkt drugi. Nieruchomość opisana w ustępie pierwszym przeznaczona jest do realizacji celu publicznego na rzecz społeczności lokalnej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi, wnioski w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na cele publiczne nieodpłatnie w formie darowizny nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Gozdów? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego.
Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się, uchwała została podjęta. Zamykam punkt 20 porządku obrad, otwieram 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Kościelec na 2021 rok. Projekt uchwały przedstawiano, omawiany i pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Proszę o czytanie projektu uchwały pana przewodniczącego. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie ustalenia gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych stanowi część gminnej strategii rozwiązania problemów społecznych dla gminy Kościelec na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2009 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z roku 2020, pozycja 713 i artykuł 4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu i trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dziennik Ustaw z roku 2019, pozycja 2277 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok dla gminy Kościelec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś zapytania, uwagi, wnioski w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych stanowiących część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Kościelec na lata 2021. Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się, uchwała została podjęta. Zamykam punkt 21, otwieram 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Kościelec na 2021 rok. Projekt uchwały by przedstawiano, omawiany i pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Proszę pana wiceprzewodniczącego o czytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii stanowiącej część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Kościelec na rok 2021. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z roku 2020, pozycja 713 i artykuł 10 ust. 1 i 3 ustawy dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, Dziennik Ustaw z roku 2019, pozycja 852 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się gminny program przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 dla gminy Kościelec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania odnośnie odczytanego projektu uchwały lub uwagi albo wnioski? Nie widzę. Głosujemy. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii stanowiącego część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych dla gminy Kościelec na 2021 rok? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za, kto przeciw, czerwonego, kto się wstrzymał, żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Zamykam punkt 22 porządku obrad. Otwieram punkt 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu okolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Projekt uchwały był przedstawiany, omawiany, pozytywnie opiniowany
na posiedzeniu komisji stałych. Proszę pana wiceprzewodniczącego o czytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Na podstawie artykułu 10 ust. 2, artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 58 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 713 oraz artykuł 216 ust. 2 punkt 5 i artykuł 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik ustaw z roku 2019, pozycja 839 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje. Paragraf 1. Gmina Kościelec udziela pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 2200 zł, słownie 2200 zł dla powiatu kolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie przekazana w formie dotacji celowej z budżetu gminy w roku 2020. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych Orlik 2012 przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się, uchwała została podjęta. Zamykam punkt 23 porządku obrad, otwieram punkt 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały zmieniający uchwałę budżetową na 2020 rok. Był on przedstawiany, omawiany, pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji stałej. Zmiany do projektu uchwały. Podczas posiedzenia komisji pani skarbnik przedstawiła i omówiła także dodatkowe wnioskowane przez wójta gminy zmiany do projektu uchwały, do których nikt nie wniósł uwag. Czy życzą sobie państwo przedstawienia przez panią skarbnik? Zmian nie. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie, to proponuję, aby poddać pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za wnioskowanymi przez wójta gminy dodatkowymi zmianami do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. To nie wyszło. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się, Rada Gminy przyjęła wnioskowane przez wójta gminy Kościelec dodatkowe zmiany do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok. Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić jakieś inne wnioski o zmianę projektu zmieniający uchwałę budżetową na 2020 rok? Nie widzę. Jeżeli nikt, to proszę pana wiceprzewodniczącego o czytanie projektu, uwzględniając przyjęte zmiany projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 9 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 713, artykuł 212, 216, 235 do 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dziennik ustaw z roku 2019, pozycja 807 ze zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf 1. W uchwale numer
14/104/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2019 roku zmienionej zarządzeniem nr 2/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 13 stycznia 2020 roku uchwałą nr 15/108/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 stycznia 2020 roku. Zarządzeniem nr 6/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 10 lutego 2020 roku uchwałą nr 16/117/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 lutego 2020 roku. Zarządzeniem nr 11/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 9 marca 2020 roku. Uchwałą nr 17/123/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 marca 2020 roku. Zarządzeniem nr 18/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 31 marca 2020 roku. Zarządzeniem nr 21/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 kwietnia 2020 roku. Uchwałą nr 18/127/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 29 kwietnia 2020 roku. Zarządzeniem nr 28/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 18 maja 2020 roku uchwałą nr 19/131/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 maja 2020 roku. Zarządzeniem nr 32/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 29 maja 2020 roku. Zarządzeniem nr 35/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 17 marca 2020 roku. Zarządzeniem nr 39/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 26 czerwca 2020 roku. Uchwałą nr 20/141/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 czerwca 2020 roku. Zarządzeniem nr 41/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 6 lipca 2020 roku. Uchwałą nr 21/143/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 23 lipca 2020 roku. Zarządzeniem nr 43/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 25 sierpnia 2020 roku. Zarządzeniem nr 47/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 18 września 2020 roku. Zarządzeniem nr 49/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 30 września 2020 roku. Uchwała nr 22/168/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 1 października 2020 roku. Zarządzeniem nr 55/2020 Wójta Gminy Kościelec z dnia 15 października 2020 roku dokonuje się następujących zmian. Państwo radni materiały otrzymali, były omawiane szczegółowo przed panią skarbnik. Czy czytać w całości? Nie. Załącznik nr 5 do uchwały nr 14/104/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych do odczytanego projektu uchwały, do projektu uchwały ma zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2020 rok, uwzględniając przegłosowane zmiany, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw czerwonego, kto się wstrzymał żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok została podjęta. Zamykam punkt 24 obrad, otwieram 25. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Kościelec na lata 2020-2024. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Kościelec na lata 2020-2024. Był on przed
przedstawiane, omawiane i pozytywnie opiniowane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Podczas posiedzenia komisji pani skarbnik przedstawiła i omówiła także dodatkowe wnioskowane przez wójta gminy zmiany do projektu uchwały, do których nikt nie wniósł uwag. Czy państwo życzą sobie jeszcze jego ponownego przedstawienia przez panią skarbnik? Nie widzę. Jeżeli nie, do formalności proponuję obecnie, aby poddać wnioskowane dodatkowe zmiany pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za wnioskowanymi przez pana wójta gminy dodatkowymi zmianami do projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Kościelec na lata 2020-2024? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za, to przeciw czerwonego, kto się wstrzymał żółtego. Ja nie wiem, co mi, przecież ja tak wciskam, tylko się mnie głosuje. Dobra. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się Rada Gminy przyjęła wnioskowane przez wójta gminy Kościelec dodatkowe zmiany do projektu uchwały zmieniające wieloletnią prognozę finansową gminy Kościelec na lata 2020-2024. Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić jakieś jeszcze wnioski o zmianę projektu uchwały zmieniające wieloletnią prognozę finansową gminy Kościelec na lata 2020-2024? Nie widzę. Proszę pana wiceprzewodniczącego o czytanie projektu uchwały, uwzględniając przyjęte zmiany. Uchwała Rady Gminy Kościelec zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z roku 2020, pozycja 713 oraz artykuł 227, artykuł 228, artykuł 230 ustęp 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z roku 2019, pozycja 867 ze zmianami. Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje. W uchwale, paragraf 1, w uchwale numer 14/103/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościelec na lata 2020-2024 zmienionej uchwałą numer 16/118/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 27 lutego 2020 roku, uchwałą numer 17/124/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 26 marca 2020 roku, zarządzeniem numer 19/2020 wójta gminy Kościelec z dnia 31 marca 2020 roku, uchwałą numer 19/132/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 28 maja 2020 roku, uchwałą numer 20/142/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 czerwca 2020 roku. Uchwałą numer 22/169/20 Rady Gminy Kościelec z dnia 1 października 2020 roku wprowadza się następujące zmiany. I również były szczegółowo omawiane na komisji przez panią skarbnik. Podpunkt 1 z załączniką numer 1 do uchwały numer 14/103/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościelec na lata 2020-2024. Dokonuje się zmian według treści załącznika numer 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt 2 w załączniku numer 2 do uchwały numer 14/103/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościelec na lata 2020-2024 dokonuje się zmian według treści załącznika numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Kościelec. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024 uwzględniającej przegłosowane zmiany? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw czerwonego? Kto się wstrzymał żółtego?
To jeszcze nie wiem. Dobrze. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową gminy Kościelec na lata 2020-2024 została podjęta. Zamykam punkt 25 porządku obrad, otwieram 26. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Wszyscy radni otrzymali kopię informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Proszę Pani Skarbnik o jej przedstawienie. Szanowni Państwo, ja tak króciutko, ponieważ informacja o kształtowaniu się wykonania budżetu gminy Kościelec była przedmiotem obrad komisji. Stąd ja tylko najważniejsze kwestie finansowe przedstawię w tym zakresie. Mianowicie budżet na 2020 rok został uchwalony 30 grudnia 2019 roku. W trakcie pierwszego półrocza zostało dokonane łącznie 15 zmian w budżecie, w tym 6 na podstawie uchwał organu stanowiącego, 9 na podstawie zarządzeń wójta gminy Kościelec. Jeżeli chodzi o kwestię kwot dochodów, dochody ogółem na plan na 30 czerwca 2020 roku w kwocie 33 188 129 zł 82 grosze zostały wykonane w kwocie 16 666 464 zł 76 groszy. Z czego dochody bieżące na planowane 31 028 861 zł 99 groszy wykonano w kwocie 16 655 733 zł 76 groszy. Dochody majątkowe natomiast na 2 159 267 zł 83 grosze planowanych zrealizowano 10 731 zł. Wydatki natomiast ogółem na planowane 33 199 857 zł 89 groszy zrealizowano w kwocie 14 414 622 zł 31 groszy. Z czego wydatki bieżące planowane 27 704 358 zł 6 groszy zrealizowano w kwocie 14 280 172 zł 50 groszy. Wydatki majątkowe natomiast na planowane 5 495 499 zł 83 grosze zrealizowano w kwocie 134 449 zł 81 groszy. Przychody natomiast na planowane 1 082 243 zł 7 groszy wykonano 1 320 412 zł 40 groszy. Rozchody, czyli spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek na planowane 1 070 515 zł zrealizowano kwotę 490 635 zł. Na dzień 30 czerwca w wyniku realizacji budżetu gmina wypracowała nadwyżkę w kwocie 2 251 842 zł 45 groszy. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie przedstawionej informacji przez Panią Skarbnik? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw, czerwonego, kto się wstrzymał, żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się informacja została przyjęta. Zamykam punkt 26 porządku obrad. Otwieram 27. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020. Na podstawie artykułu 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wójt gminy przedstawia w terminie do dnia 31 października informację o stanie realizacji zadań oświatowych gminy za poprzedni rok szkolny. Wszyscy radni otrzymali kopię informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020. Był on omawiany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Czy radni
Państwo radni życzą sobie jeszcze jego przedstawienia. Nie widzę, po prostu przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionej przez wójta informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019-2020, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw, czerwonego. Kto się wstrzymał, żółtego. To nie wiem. Co nie wysłał? Nie wysłał. Dobrze. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Informacja została podjęta. Zamykam punkt 27 porządku obrad. Otwieram punkt 28. Przedstawienie informacji na temat złożonych oświadczeń majątkowych. Zgodnie z artykułem 24 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia 30 października każdego roku przedstawia Radzie Gminy informacje na temat nieprawidłowości dotyczących złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych. Do dnia 28 października informacje o oświadczeniach majątkowych złożyli. Pierwsze, naczelnik Urzędu Skarbowego w Kole przekazał, że wpłynęły do niego oświadczenia majątkowe przekazane przez przewodniczącego Rady, wójta gminy i wojewody wielkopolskiego. Dokonując analizy oświadczeń majątkowych, stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezałączeniu kopii zeznania rocznego oraz załączników do zeznania. Nie stwierdzono nieprawidłowości polegające na niezłożeniu kopii zeznania rocznego oraz załączników do zeznania. Nie wykazano stanu zadłużenia na dzień 31.12.2019 rok, nie wykazaniu adresu położenia nieruchomości, nie wykazaniu wszystkich nieruchomości. Przekazał także, że oświadczenia, w których stwierdzono nieprawidłowości, zostały one skorygowane. Wójt gminy Kościelec poinformował, że oświadczenia majątkowe zastępcy wójta, sekretarza gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta oraz prezesa samradu, spółka z o.o. wraz z kopiami PIT zostały złożone w ustawowym terminie, że analiza oświadczeń majątkowych nie wykazała nieprawidłowości natury formalnej. Punkt trzeci. Przewodniczący Rady Gminy Kościelec do złożenia rocznych oświadczeń majątkowych przewodniczącemu Rady zobowiązanych było 14 radnych. Wszyscy złożyli je w terminie. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zgłosić jakieś zapytania, uwagi lub wnioski w sprawie przedstawionej informacji? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionych informacji na temat oświadczeń majątkowych? Kto jest przeciw? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że informacja została przyjęta 14 głosami w obecności 14 radnych. Zamykam punkt 28 porządku obrad. Wobec wyczerpania zamykam obrady 23 sesji Rady Gminy Kościelec. Dziękuję bardzo.